Zawsze byłem kapitanem. Chciałbym mieć protezę, abym znowu mógł się poruszać. A dziś w nocy chciałbym wam powiedzieć, że dziś rano będzie program Poplista. A więc, jeżeli jeszcze nie położyliście się spać, to zróbcie to teraz, żeby obudzić się rano na nasz program. Do zobaczenia za chwilę. Johnny Wykałaczka. Co on w sobie miał? Kobiety mdlały na jego widok, a on je po prostu wykorzystywał. Błagam, nie opuszczaj mnie. Ale i na niego przyszedł czas. Miłość przecież nie wybiera. Johnny Wykałaczka, dzisiaj o 13:05. Już od pierwszej sekundy na program przyciąga jak magnes. Castrol GTX Magnatec. Uwaga! Czyżby to była prezentacja samochodu na polskie drogi? Takie samochody, bezpieczne samochody, pancerne samochody marzą się nam w kraju, w którym kobietom wybija się szyby w samochodach, kiedy oczekują na czerwonym świetle. Marzą nam się samochody, których nawet nie potrafią zniszczyć bandyci z bronią w ręku. Światowy debiut najbardziej bezpiecznego samochodu BMW 760Li z dopiskiem Wysokie Bezpieczeństwo pokazano na salonie samochodowym w Genewie. 760 z 12-cylindrowym silnikiem i z pancernymi szybami. Pamiętajmy o tym, że to nie tylko pancerne szyby decydują o bezpieczeństwie. O grubości 4 cm szyby muszą dużo ważyć. W związku z tym ważą drzwi. I takie drzwi muszą być inaczej zawieszone. Wszystko to powoduje, że samochód staje się cięższy, a przez to i droższy. Bez 100 tysięcy marek nie ma co marzyć o eleganckim samochodzie zabezpieczonym jak auto prezydenckie. Ale my możemy również zabezpieczyć swoje auta. Znacznie tańsze od pancernych szyb są specjalne folie ochronne naklejane na normalne.